I rozpoczynamy ostatni akcent sezonu 2021-2022. Zawsze tam, gdzie nasza Unia gra, ale hej Unia go, jesteśmy zawsze tam, gdzie nasza Unia gra, W drugiej połowie w drużynie Ruchu pojawiło się dwóch nowych zawodników. Na boisku pojawili się Bartłomiej i Jaremek. Spotkania 4-0 dla Ruchu Izbica. Druga bramka Michała Gałki. Nic się nie stało! Unia, nic się nie stało! Boisko opuszcza Michał Kicz, a w jego miejsce Adrian Kaszak. A wcześniej na boisku pojawili się, tak jak mówiłem, Bartłomiej Jaremek oraz Bartosz Gadosz. Dobrze! Na co on na krzyk bierze? A nie! Nie,
Byś powiedział, taki mecz umega zrób. Jest mecz. Dobrze, zajebiście. Ja panią przeproszę, bo pani jest bardzo miła, dziękuję. Ja nie chcę coś, co mi się wydawało najlepsze. Brawo Michał! Jeden i drugi, ale z ruchu. Przepraszam panie kolego, bo ja do tego taki podniecał się mecz. Pierwszy mecz od roku i się. Ale mam zajebiste Czym jest się wiem, to z szereg, bo przyszedłem.
Adi, co za ciebie? To Unia, ale jest... Dla mnie nie Remek. Tak, i nie do Golewy jeszcze ma schodzić. Patryk mówił, że szkiewki się czują. Widziałem jednak, wyprosili stąd. Tak, no spokojnie. Serwa, zasłania. Kurwa, gdzie Lusiana idzie? Ile minuta? Romy, gdzieś ile minuta? Nie powiedział, że Siada pan bez zasłania. Dawaj lewy, dawaj! Szalik. Nie dotykaj mojego szalika. Kurwa. Mario. Popadajmy pod ciebie zaraz. Mario, zostaw na szalę.58 minuta spotkania. 5-0 dla Ruchu Izbica. Trzecia brąza Michał Galki! Rejowie! Nic się nie stało! Rejowie! Nic się nie stało! 5-0 się to ujebało! 7-0, też się nic nie stało. Dawaj! Mario! Mario! Zmiana w drużynie Ruchu Izbica, boisko opuszcza Igor Binek, a w jego miejsce wchodzi Maciej Dobrowski. Nie
Daj po linii! Zasiu! Dobrze, pomoć, pomoć! Kurwa, zróbcie coś, żeby być jeden! Nie śpiesz się! Oni ci nie chcą! Oni nie mają działania! Pukno! Pukno! Oni nie chcą! Siódemka, kiepski jesteś! Siódemka będzie grał. Dlatego, że... Jestem biegł, pan skazał.
Może parę nie ten67 minuta spotkania będzie rzutka dla Unii Wielowic. Pobiegają z dwie strony i szybko Minuta spotkania, bramka dla Unii Rejowiec, bramkę zdobył Roman Rosa. Spotkania 6-1 dla Ruchu Izbica. Czwarta bramka. Michał Gołda! Maciek jest! No, to
3 minuta spotkania, żółtą kartką ukarany Bartosz Babiarz. 1-0 dalej granicy wygrywa. A ile w kolei żółtej kartek było? Może więcej? Dobrze. Oblizał się. To na mecz. Nie,
Bardzo ładna! Igor. 78. minuta spotkania. Kolejna zmiana w drużynie Ruchu Izbica. Z boiska schodzi Igor Pawlak, a w jego miejsce Robert Boszko. To już nie przelewnie. Nie, na jeden.
Bramkę tym razem zrobił Maciej Śliwa! Ha!
Dobrze, panie sędzio, bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Brawo! Brawo! I kolejna bramka, którą zdobył Michał Hejka! Rejowie! Nic się nie stało! Nic się nie stało! Brawo panowie, ruch, brawo! Nie,
Ja to jak nie dotknij mnie! Jestem pod wpływem. No nie widać cię. Nie, 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 nie,